jego imienia Janusza Kusocińskiego, znana jako SMS. Po nich szkoła numer 15 w koszulkach koloru błękitnego. Witamy także uczniów ze szkoły podstawowej numer 18 i mażoretki z tej właśnie szkoły. Stroje dawne bojów. Za nimi także witamy w korowodzie, barwnym korowodzie uczniów z logiem szkoły gimnazjum numer 5. Gimnazjum imienia Jana Pawła II, mieszczące się przy ulicy Opawskiej 81. Po nich także w korowodzie Fundacja Dr. Clown. Ogólnopolska organizacja prowadząca działania animacyjne w szpitalach i placówkach specjalnych, także w Raciborzu działają w oddziale pediatrycznym Szpitala Rejonowego i w Raciborskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Witamy także tancerzy z Raciborskiego Centrum Kultury zespołu Skaza. A teraz zapraszamy Państwa na inscenizację historyczną, inscenizację, w której wystąpi król Jan III Sowiecki. I witamy pana Daniela Olbrychskiego. Witaj, staropolska ziemio raciborska. Rad ogromnie jestem, żem kraj śląski tak przyjaznym i w afekcie do korony polskiej utwierdzonym odnalazł. Osobliwie zaś z tej przyczyny, że lubo śląskie księstwa od 300 lat już pod berłem czeskim i cesarskim pozostają, wszakże kto na dawne dzieje pomny, ten zawsze o żyjącym w Śląsku ludzie inaczej niż jako o prawnukach bojów chrobrego i krzywoustego myśleć nie potrafi. Znam i ja dawna miłość śląskiego ludu do polskiej korony, bo gdym z Turkiem i Tatarzynem na Podolu podjował, nieraz zaciągane w cesarskich krajach pułki pod komendą miałem, a w nich osobliwie śląski żołnierz wiernością i męstwem, a na trudy i niewygody odpornością przed innymi brał pierwszeństwo. Między bitwami, jako to w wojennych kompaniach, przeciw wytchnieniach, ile się trafiają, nieraz zdarzyło się zajść do biwaków prostych żołnierzów, co choć w pułkach zwanych niemieckimi służyli, wszak polską mową między sobą gadali. Siła mia wolczas o urodzie śląskiej ziemi od owych żołnierzów usłyszał, a dziś przyszło mi przekonać się, że słów owi wojacy na wiatr nie rzucali. Śląsk, choć wojny 30-letniej ślady jeszcze nosi, znajduje krajem zasobnym, urodzajnym i pięknym. Rozległe bory, wyzłocone zbożem pola, wsie oporządzone i miasta zadbane, lud krzepki i robotny zamieszkuje. Wszędzie znać rękę gospodarną i roztropną tutejszych
o czym w chwili takiej powiedzieć się godzi. Za to wszystko ja, król Rzeczypospolitej, a zatem następca dawnych tej ziemi, dziedziców, owych przywołanów już Mieszków i Bolesławów, Piastowiczów, w imieniu Matki naszej Rzeczypospolitej, tobie, ludu ziemi raciborskiej, dziękuję. Gdym wczoraj ziemię raciborską wkroczył, pierwsze kroki do słynnego opactwa w Rudach i obrazu Matki Boskiej Pokornej skierowałem. Bo dokądż by miał król Rzeczypospolitej, przemierzając ten piękny kraj w drodze na wojnę z nieprzyjacielem Chrystusa się udać, jeśli nie u stóp pokornej Matki Zbawiciela o powinność i opiekę suplikować. Już na dobrą milę przed opactwem w Boże na gościńcu napotkałem młodzież, co w ludzkim konwencie nauki pobiera, która ze sztandarami piastowskie orły zdobnymi na nasze osoby przywitanie wyszła i drogę nam umilała pieśniami. Dopiero jednak zadziwienie wprawił mnie widok 70 ojców i braci cystersów z ruskiego konwentu przystrojonych w ornaty piastowskimi orłami wyszywane. Gdym tuszył, że specjalnie na króla Rzeczypospolitej powitanie takowe ornaty konwent wyszyć kazał, przeor objaśnił nam, iż fundatora pamięć tak mnisi pielęgnują, iż w największe święta ornaty z herbem jego przywdziewają. Tom dopiero wspomniał, że klasztor przed wiekami Władysław pierwszy opolski piastowic ufundował i że jego orzeł akuratnie taki sam jako ten na koronnych sztandarach, co wszelako dziwić nie może, bo z jednego piastowskiego pnia oba herby te początek swój biorą. Że to ja, król Rzeczypospolitej, jako w swojej rodzinnej, w raciborskiej ziemi się czuć mogę. Przebiegam wzrokiem po licach zgromadzonego tu chrześcijańskiego ludu, a wśród niego wiele pięknych, niewieścich twarzy dostrzegam. Lica wasze, piękne damu, w sercu moim tęskność budzą do mojej najukochańszej pani małżonki, do mej królowej Marysieńki. Bóg jeden wie, ile dni jeszcze sądzone na tym doczesnym padole spędzić nam dozwoli, a przecież każdego z tych dni żal, jeśli z umiłowaną osobą spędzić go nie możesz. A jednak trzeba było domowe pieleszę opuścić, umiłowaną małżonkę odstawić i na wojnę wyruszyć, bo cesarz we imieniu pomocy chrześcijańskiego ludu wypatruje. Już tam sączą w uszy nasze po niektóre dworzany diabelskie podszepty, co by cesarza losowi swemu postawić. Biedniowi od tureckiej pochodni zgorzeć pozwolić. Albo że gdyby to Kraków, albo Lizgowo Warszawę Turkowie oblegli, cesarz ani niemieccy książęta palcem by nie ruszyli, aby Rzeczypospolitej w potrzebie pomóc. Może to i być, choć daj Boże, byśmy się nigdy o tym przekonać nie mieli. Może to i być. Ale gdybyśmy my, chrześcijański król, miłującego Chrystusa, narodu na pomoc chrześcijańskiemu cesarzowi pognębionemu przez tureckie hordy na pomoc iść nie mieli, hańba
klapy spadła na nas i na wnuki nasze. Takowej hańby żaden syn Rzeczypospolitej honor ojczyzny i swój osobisty miłujący na kraj nasz sprowadzić nie może. Myli się sromotnie ten, kto sądzi, że wojna, na którą wyruszamy, nie naszą jest wojną. Turek oblekł Wiedeń, stolicę cesarstwa, pobił w polu chrześcijańskie armie i na żywot arcykatolickiego cesarza nastaje. W prastarej katedrze świętego Szczepana Mahometa czcić zamiaruje, a katolicki lud cesarstwa w jasyr zabiera. Gdy kamienia na kamieniu z Wiednia nie zostawi, nie minie dni wiele, a Turek w granice Śląska i Rzeczypospolitej stanie. Dlatego właśnie my, król Rzeczypospolitej, swoją własną osobą porzuciliśmy pałacowe wygody i do żołnierskiego obozu wyruszyliśmy cesarstwo ratować. Dla ratunku tego jedziemy ze sobą 30 tysięcy żołnierzy, a w tym 24 huzarskie chorągwie. Siła, jakowej dawno Rzeczypospolita nie oglądała. Ale pogański wezyr Mustafa Karym zwany pod Wiedeń 300 tysięcy ludu przyprowadził. Siła więc złego na jednego, lecz wojna to wóz albo przewóz, albo pogan w tureckie kraje przepędzimy, albo wszyscy gardła damy lub na galerach wiosłować będziemy. Gdyby to tylko śmierć nas, Chrystusowych żołnierzów, stawka stała. Cóż, kto wojennego rzemiosła zwyczajny, wie, że lec w polu to rycerzowi nie nowina. Zwyczajny to żołnierski los. Jednak wojnie, na którą ruszamy, klęska chrześcijańskiego wojska oznaczać będzie śmierć Rzeczypospolitej, a może i całego chrześcijańskiego świata. Bo jeżeli my, rycerze Rzeczypospolitej, od wieków przed murzem chrześcijaństwa zwanej pogan nie zatrzymamy, to kto ich zatrzyma? Widzicie zatem, jak wielki ciężar na swych skrzydłach niosą towarzyszący nam husarze. A przecież wiara w nas nie gaśnie w to, że miłosiernemu Bogu nie może być miłym, aby chrześcijańska Europa starta z tego świata została. Każdy rycerski człowiek Boga ma w sercu, a na piersi ryngraf, który od tatarskich strzał i janczarskich bertyszy jako tarcza go uchroni. Wierzymy, że jak zawsze w wojnie z pogany, za każdą parą huzarskich skrzydeł Pan anioła swego posyła, który koniom kamienie spod kopyt usuwa i w galopie prędkości nieziemskiej dodaje. Nieraz widzieliśmy szarżujące na Turka husarskie rumaki w największym pędzie, jakoby nad ziemią szybujące rzadka, tylko niektóry kopytem ziemię muśnie.
niesione mocą obrońców chrześcijańskiej wiary, kopie i koncerze w husarskich dłoniach, jakoby anielskie miecze, ogniste tłumy pogan rozbijały, żadnego szyku się nie bojąc i każdą zbroję przebijając. Oto jeśli powołanie chrześcijańskiego męża, gardło w słodkiej Bogu służbie dać lub nieprzyjaciół Chrystusa za posfor precz przegnać. Wierzymy, że wojsko nasze w szczególnej opiece Najświętszej Panienki na tę świętą wojnę wyrusza umocnione modlitwą naszych kapelanów i rodzin w domach pozostawionych, a że modlitwy nigdy za wiele być nie może. Przeto także was, umiłowani mieszkańcy raciborskiej ziemi, o trwanie w modlitwie za pomyślność naszej wyprawy prosimy. Bo pamiętajcie, że dziś żegnacie nas, rycerzy Maryi, na świętą wojnę wyruszających, a za niedzieli kilka, jeśli nas zwycięzcami wracających nie zobaczycie, to znak będzie, że mury miejskie i bramy opatrywać wam trzeba. Armaty, szable i różnice szykować, bo Turek i pod Raciborza bramami wkrótce stanąć może. Komu więc niemiła turecka niewola waszych dziadek i obawa hańby córek waszych, to niech za broń chwyta, na koń siada i za naszym wojskiem na wyprawę przeciw Turkom rusza. Tam już z całej chrześcijańskiej Europy ściągają ochotnicy, aby Mahometan sułtańskie ziemie przegnać i chrześcijańskie kraje na zawsze im obrzydzić. Kto zaś na wojnę ruszyć nie może, ten niech do kościoła bierze i o wiktorię naszą na kolanach Boga prosi. Czas to ostatecznej rozprawy i czas też naszej armii ruszać w dalszą drogę, abyśmy na pole bitwy za późno nie przybyli. Módlmy się i dbajmy, a Bóg da słodką wiktorię i do domu rycerskiemu ludowi powrócić szczęśliwie zezwoli. Ruszam więc z konnicą naprzód, aby osobą własną jak najprędzej pod burami biednia stanąć i do ratunku dla oblężonych radzić. Tu jeszcze czas jakiś pozostanie piechota cudzoziemskiego autoramentu, aby zaciągi poczynić i ducha wśród raciborskich mieszczan dla żołnierskiej służby rozbudzić. Już za chwil kilka muszkieterowie ćwiczenia strzeleckie przeprowadzą, które każdy ciekawy swobodnie obserwować może. Konni, jako rzekłem, ruszają natychmiast pod Wiedeń. Zostańcie z Bogiem i o nas, obrońca chrześcijaństwa, w modlitwach pamiętajcie.